Kochani, witamy wreszcie w pierwszym pełnoprawnym odcinku Amiga bez ściemy. Witają was serdecznie po mojej prawicy Rafał Mufa. Chyła, Mufa. I Remigiusz Kolasa Remix. Zaczynamy. No, witamy was jeszcze raz serdecznie. Na samym początku chcieliśmy podziękować wam wszystkim, drodzy widzowie, za spore zainteresowanie. Przed chwilą sprawdzałem statystyki na kanale. Ponad 1600 odsłon odcinka zerowego. Myślę, że jak na odcinek zerowy, który no de facto był tylko przedstawiającym, wprowadzającym i jeszcze tam nie było niczego ciekawego, to naprawdę statystyki są niezłe. No i dziękujemy też za szereg komentarzy i tych pozytywnych, i tych krytycznych. No i teraz na początku postanowimy się odnieść tutaj do najciekawszych z nich. Komentarz techniczny od użytkownika HRW na PPA. Tam w skrócie było garść uwag. Mufa, ogarnąć mikrofon, bo echo ma straszne i nie da się tego słuchać. Obrócić telefon, by zajmować lepiej ramkę. Remix, zrobić zoom bardziej na siebie. No cóż ja mogę powiedzieć, jak widzicie z tyłu kolor ścian za tym blurem jest teraz fioletowy, nie zielony, więc już nie nagrywam w swoim gabinecie, gdzie faktycznie jest pogłos i echo straszne, to ja wiem o tym. Więc mam nadzieję, że zmiana pomieszczenia coś tutaj pomoże w tym temacie. Ramkę oczywiście też już zmieniłem, także też to wyłapałem od razu po zerowym odcinku, że no nie powinno to tak wyglądać, że ja jestem w pionie, ja w poziomie, także jesteśmy teraz w poziomie i myślę, że tutaj będzie już lepiej. No i teraz jeśli chodzi o zoom, no to nie wiem, Remik, czy tutaj coś masz do dodania, czy zostało po staremu, czy... Znaczy się zostało troszeczkę tam powiedzmy przypudrowane, ale to tylko zupełny przypadek. Nie uważam, żeby te nasze facjaty były najważniejsze w tym, co mamy do przedstawienia. Ale dziękujemy za garść uwag. Wszystkie bierzemy do serca i na pewno z wszystkich wyciągamy wnioski. Generalnie bardzo dziękuję za mega wsparcie. W ogóle ja myślałem, że my to sami z Mufą będziemy oglądać przez najbliższe pół roku i się cieszę, że coś nagraliśmy. A tu taki wow odzew. No więc nie chciałbym was zawieść. Kurczę, no co tam jeszcze mamy za pytania? No następny był komentarz trochę może z grubej rury, bardziej krytyczny, z YouTube'a, użytkownik Nick Cooper, 5 dni temu. Nagrywając na żywo, bez montażu, to efektem będzie coś lina na język. Długo i o pupie Maryni. Takich kanałów nie brakuje, służą do szerzenia swoich poglądów, a chwalą je tacy, co nie mają co z czasem zrobić. A żeby było merytorycznie, to trzeba tekst jak artykuł napisać, dopracować, potem go nagrać i uzupełnić obrazkiem. No więc ja tylko tutaj ustosunkuję się w ten sposób, że też nie chciałbym napisać sobie dialogów gotowych i potem czytać tego z kartki, bo to wyjdzie sztucznie. A oczywiście jakiś tam scenariusz sobie gdzieś tam na kartce rozpisujemy. To nie jest tak, że walimy wszystko na spontanie. No a czytać z kartki to ja mogę o na przykład teraz ten komentarz, za który też dziękuję i postaramy się, mówię, przygotowywać w miarę możliwości scenariusze, ale na pewno nie będziemy od A do Z robić materiałów z kartki, no bo to nie na tym rzecz polega. Nie znaczy wiem, czy chcesz coś tu dodać. No i tak, zdecydowanie. Znaczy ja myślę, że tutaj użytkownik sam sobie zadał pytanie i sam sobie na nie odpowiedział, bo ja rozumiem, o co chodzi, że taki profesjonalny materiał wyreżyserowany i etc., etc., ale z drugiej strony sam nadał tezę, że to są czyjeś przekonania, czyjeś myśli i tak dalej. No tak, no właśnie o to chodzi, że to ma być takie naturalne od nas. No jak gdyby nie widzę tutaj problemu. A takich stricte nudnych, właśnie chodzi o taką naturalność naszą. Co innego jeszcze mówię, gdyby to była gdzieś tam przez jedną osobę audycja tworzona, bo na przykład nie ukrywam, że jak ja robię na przykład te filmy z cyklu Alfabet Amigi
I tam na początku, jeśli sobie Dokładnie. robię jakiś wstęp, to sobie mogę monolog przygotować na kartce, nieraz tak robię, no ale nie wyobrażam sobie, żeby prowadzić rozmowę na żywo tutaj, Dokładnie, dokładnie, samemu to jak reżyserować najbardziej. wszystko tak na maksa, nie? Ewentualnie możemy kiedyś zrobić jakiś taki typowy materiał wideo pro, gdzie posłużymy się jako lektorzy, powiedzmy, w pewnych kwestiach, a wszystko wypełnimy tylko obrazami, nie? Ale to nie ma, ale jeżeli jest dwóch gości, którzy prowadzą monolog, no to wolę bez reżyserki. Okej, okay. No to myślę, że lecimy dalej. To jest Maciej Gudan 9562. Tutaj dla odmiany komentarz bardzo optymistyczny. Super, proponuję też poniższe tematy. Twórcy Amigi, ciekawa historia, to jeden z tematów. Drugi, gdzie by była obecna technologia, gdyby Amiga zdobyła rynek? Połączone z porównywaniem możliwości Amigi versus PC w tamtych czasach, no to też trzeba sobie W jakich czasach? W których odpowiedzieć, czasach? w jakich czasach, nie? Bo no, już no, początek lat mówiliśmy, że... 90. a koniec lat 90., nie? No To jest różnica. Właśnie, no właśnie. A z Amiga drugiej ma strony... być bez ściemy. O, wchodzimy A sobie z drugiej strony, to też jest takie podchwytliwe pytanie, jakby uderzając w poprzedni komentarz, że co my uważamy, jakby wyglądało, jakby Amiga jednak przetrwała? No, to jest tylko gdybanie, nie? No, możemy sobie gdybać, nie? Ale ciekawe, no, pewnie to też gdzieś tam jakoś zahaczymy. No, znaczy, ja też po pierwsze chciałem podziękować, że ktoś odpowiedział na nasz apel, bo bardzo nam miło. To jest jakiś tam pomysł i nie mówimy, że nie pochylimy się nad tym, ale właśnie tu trzeba by doprecyzować. Tak jak tutaj powiedział Remik, czy to mają być początek lat 90., czy na przykład rok 1999. Znaczy, No ja bym to... jednak, ja mam wyjście z tej sytuacji. Pokazać, jak to było na początku i pokazać, jak to było na końcu. Tylko, że do puenty musimy płynąć, bo my znowu stracimy 10 minut na gadaniu o niczym i ktoś powie, że to kurde, Więc nie ma lecę Amigi. Już z następnym komentarzem i z następną propozycją tematu. Tu myślę, że bardziej chyba do mnie jest pytanie. Propozycja tematu odcinka z Archiwum X. Kupno Amigo S4 Final Edition Classic Box w Polsce. A tak na serio, czy da się to w ogóle zrobić? No i przyznam szczerze, że pytanie mnie zaciekawiło i zrobiłem dzisiaj mały research. Znowu, a zaraz będzie o angielskim. I powiem tak, faktycznie w Polsce się tego nie da zrobić. Co ciekawe, nie da się tego zrobić. Nawet za granicą, jak spojrzałem, bo jest owszem Amigo, ale to są wersje dla Amigi NG, już będę mówił po polsku. Natomiast dla klasyka faktycznie chyba cały wytłoczony ten zapas się wysprzedał. No i w tej chwili jedyna opcja to kupić wersję cyfrową na stronie Hyperionu i tyle. Innej opcji na dziś niestety nie widzę. No i tu tyle ode mnie, krótko i konkretnie. Nie wiem, czy tu chcesz coś dodawać, czy nie. Nie, no, wyczerpałeś nie. Wiedzę, no, nie ma co bajerować. Tak. Więc jeszcze przedostatni komentarz, który sobie tutaj wyłapałem. Haron Underground pisze: wariaci, niezrównoważeni psychicznie fanatycy, czyli 95% userów z PPA was zje. Tylko nie usuwajcie komentarzy, może być zabawnie. XD. Nie usuniemy. Na No pewno i nie już jest usuniemy. Zabawnie. Już jest Jest zabawnie. zabawnie. Już Poza jest tym, zabawnie. No my znamy. Engage. Znamy też środowisko. Wiemy, że no bywa u nas gorąco, bywa ostro, więc byliśmy na to przygotowani. Że bierzemy na klatę. Będzie... Tak. I myślę, że to też tyle, żeby nie przedłużać. No i został ten właśnie komentarz Tureksa o ten Engage. I tu już zostawiam tobie, bo ja też na końcu się do tego ustosunkuję. I właśnie to też jest taka ciekawostka z tym Engage, bo ja myślę, że to i tak zostało już w ramach forum na PPA dość fajnie wyjaśnione. Pozdrawiam cię, gościu, serdecznie. No, tutaj u nas w Wielkopolsce no tak się po prostu mówiło i wiadomo, że next gen, ale no nie wiem, no tak to było, no i fajnie, że przyjęłeś też to tak na miękko i ja też odebrałem to bez spiny, chociaż chyba taką ksywę dorobię. Remik, Remix, Engage. Pozdrawiam cię serdecznie i nie, no spoko, nie? No, każde uwagi są dobre.
Bo ja też rozumiem, że jeżeli piszemy Amiga bez ściemy i robimy jakieś takie babolki w cudzysłowie, chociaż no, Mufa pewnie to zaraz troszkę obroni bardziej niż ja, ale rzeczywiście no, fajnie byłoby powiedzieć po prostu Amiga next genowa i tyle, nie? Tylko, że weź pod uwagę to, że to był zerowy odcinek, nawet przy tym pierwszym. Ja jestem trochę zestresowany. Mufa ma trochę więcej tutaj wprawy. No i gdzieś tam takie babolki się pewnie znajdą, ale to są takie małe. A jak przejdziemy do hardware'u i walniemy wam na tapetę rzeczy, o których się amigowcom nie śniło, to dopiero nas docenicie. A mamy takie perły, mamy. No ja tylko dodam, że oczywiście ani dla mnie, ani dla Remika no, angielski nie jest językiem natywnym, a nawet jeszcze żyliśmy w takich czasach, gdzie w szkole podstawowej nie był jako obowiązkowy i na pewno babole będą się zdarzać, na pewno z mojej strony, bo ja tutaj akurat jeszcze jestem na pewno słabszy w tej dziedzinie od Remika i po prostu no... To nie jest w założeniu znaczy, audycja typu angielski Jan Miodek. Miodek. Po prostu będą, jeśli ktoś, nie wiem, mieszka kupę lat na wyspach i naprawdę go drażni, no to albo musi do tego przywyknąć, albo musi przestać nas oglądać, bo no nie wierzę, że jeszcze się to nie zdarzy nie raz i nie dwa. No i musicie to po prostu przeżyć, jeśli chcecie nas oglądać, bo ja tu nie wierzę, że zawsze będziemy... Znaczy nie, no raczej będziemy się starać to poprawiać. Raczej tak, będziemy też, się starać to poprawiać. Ale na pewno też nie chcę na przykład, bo tak jak... Się zarzekać, że będzie. Na swoim podcaście to on wszystko woli czytać po polsku, nawet nie wiem, końcówkę adresu com, to on czyta jako com. To wydaje mi się, że byłoby jeszcze bardziej sztuczne, więc no będziemy się starać mówić jednak po angielsku, ale no pewnie czasami zdarzy się jeden czy drugi babol. Zwłaszcza to taka ciekawostka. Przepraszam. Ja mówię AAA Technology na firmę zamiast AAA Technology. No i no tyle, tak. No to też taka ciekawostka, nie? No, no to zdarza się i ktoś tak mi powie, AAA, nie? Tak samo ci powiem, że nawet z przyzwyczajenia z tej młodości właśnie, jak to jeszcze tak. Nie był tak jak dzisiaj w takim powszechnym u tym, co się mówiło na przykład zamiast Alien Brit mówiło się Alien Bread, albo zamiast Doom się mówiło Dom. I ja nieraz z przyzwyczajenia, pamiętając tamte czasy, chociaż wiem, że to nieprawidłowe, to się machnę chociaż, i powiem Dom. Chociaż u mnie akurat to wynikało z tego, że czytałem czasopisma i czytałem je na swój sposób. Ja już sobie czytając to kodowałem. I tu już nawet nie chodziło o bycie, o znajomość, o to, o tamto, tylko po prostu ty czytałeś, te materiały jakby połykałeś, no i musiałeś sobie jakoś to przeczytać, tak? Tak. No i po swojemu to czytałeś. I potem, wiesz, w towarzystwie walniesz ten, oni, o co command, nie? A ty, o sorry. Generalnie oczywiście Amiga sporo w moim angielskim poprawiło, bo te wszystkie dokumentacje, te Redmi z Aminetem. I tak dalej, ale to się czytało, a tego się nie wymawiało. I tak, dokładnie. Tu jest pies pogrzebany, nie? No dobra. Bo się rozlekliśmy jak normalnie. Jeszcze ale masz są. Może ty coś od siebie, bo ja już mam koniec ze swojej strony. Ja od siebie wielkie, naprawdę wielkie dzięki za mega wsparcie. Nie spodziewałem się. Przyjmujemy na klatę wszystkie negatywy. A jakże się cieszymy z tych pozytywów. Przechodzimy już do tematu pierwszego, prawdziwego. Aha, jeszcze jedno. Ktoś zarzucił, że to był clickbait. Nie, to żaden clickbait. Amiga bez ściemy to jest Amiga bez ściemy, a że odcinek zerowy no musiał być o nas, o tym kanale ogólnie, jak ma powstawać, jak wyglądać, więc taki teraz będzie. I od tego momentu koniec. Jedziemy z Amigą bez ściemy. Bez ściemy. No więc tyle w temacie komentarzy i pytań, a teraz przechodzimy do tematu numeru, czyli powiedzmy skomentowania niektórych rewelacji, jakie są puszczane gdzieś tam na kanałach YouTube. Ale najpierw zanim zaczniemy komentować fakty, to tak myślę, że na dobry początek, na dobre wprowadzenie do dyskusji pewną opinię kontrowersyjną dla wielu, no swego czasu, chyba bodajże 3 lata temu na PPA, to się burza
po tym komentarzu, po tej opinii na jednym z podcastów prawdziwa burza przelała, czyli chodziło o to, czy WinUAE jest najlepszą Amigą, bo stwierdził tak czołowy podcaster w Polsce. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Ja powiem od razu, że no pod wieloma względami się z nim zgodzę, bo owszem, no to jest emulator. To jest w dodatku znienawidzony PC. Ale tak, na próg wejścia, to każdy w domu tego PC-ta ma, więc to nic nie kosztuje, no poza może zakupem tam ROMu i systemu. Dwa, że no to się nie psuje, tak jak sprzęt leciwy. Nie trzeba wymieniać tych wszystkich kondensatorów, nie ma jakichś problemów z transferem oprogramowania i wszystkimi tymi innymi rzeczami, które są przypadłością no, tych rzeczywistych Amig. A poza tym ustawiamy sobie Amigę, jaką chcemy, czy tą zwykłą 500, czy nawet 4000, na którą dzisiaj no, mało którego kogo stać. Także oczywiście zdaję sobie sprawę, że są też minusy, a jednym z największych minusów jest konfiguracja, która bywa zbyt skomplikowana, zwłaszcza dla tam początkujących Amigowców, bo jednak no, tych modeli Amig trochę było i trzeba tam wiedzieć, jak to poustawiać. Ale mimo wszystko uważam, że było w tej wypowiedzi sporo racji. No a teraz jestem ciekaw, co ty o tym myślisz. No jednak zaskoczyłeś mnie twoją odpowiedzią, przyznam szczerze. No byśmy tego nie obgadywali na prywatnie, to tak na żywo poleci, zaskoczyłeś mnie. Więc może tak, zacytujmy. Czy WinUAE to najlepsza Amiga? To ja odpowiem w ten sposób. Czy motor jadący z prędkością 60 km na godzinę obok samochodu jadącego 60 km na godzinę jest samochodem? Nie, nie jest. To jest emulator. Więc jak gdyby, no nie. To jest najwygodniejszy sposób dostania się do softu amigowego, najłatwiejszy w dzisiejszych czasach, ale absolutnie nie można mówić, że jest to najlepsza Amiga. No, no nie, no to jest w ogóle bez sensu. Tylko ja też rozumiem zamysł autora, o co mu chodziło, że lepiej nie kombinuj, bo wydasz kupę kasy, umęczysz się, upocisz, zwłaszcza patrząc na dzisiejszą młodzież i tak dalej, ich zaangażowanie, no pewnie by się zmęczyli już w połowie. Więc tak, jest to najlepszy dostęp do softu amigowego w najlepszej możliwej konfiguracji, to o czym ty mówiłeś. Ale czy jest to najlepsza Amiga? Nie. I tyle. Bo pytanie było krótkie. Czy WinUAE to najlepsza Amiga? Nie, bo to nie jest Amiga. I tyle. No to fajnie, że się różnimy, bo o to w tym wszystkim chodzi, nie żebyśmy sobie przytakiwali. To co, kolejny temat ty zarzucasz, czy ja mam pociągnąć? Oj, to ja zarzucę. To okay. Ja zarzucam. Kochani, też niedawno dowiedziałem się, oglądając jeden z materiałów na naszym rodzinnym YouTubie, o grze Fierce z Amigi 1200 i CD32. Oczywiście wsłuchiwałem się w cały ten materiał dość bogato i super się przy tym bawiłem, nie mówię, że nie. I nagle padł argument, że ojeju, nawet taki na nierozbudowanej Amidze 1200, to tak się ślimaczyło, a z tego minigana jak się strzelało, to tak klatkowało, że ten minigan tam w ogóle się prawie nie kręcił, nie? Trzeba mieć dopaloną Amigę i dzisiaj na tych emulatorach to dopiero można zagrać. No i od razu mnie tknęło, bo zjadłem zęby na wszystkich amigowych FPS-ach i na pewno też będzie o tym materiał z naszej strony. No i o ile dobrze pamiętam, a dobrze pamiętam, no to tamte wszystkie gany były tak zwanym sprite'em i za nie zajmował się tylko Cooper Amigi, a nic więcej. Więc cokolwiek nie renderowało się w tle, to i tak zawsze nadążało. Właśnie to był ten taki paradoks, jak gdyby, że gra renderowała się rzeczywiście wolno na gołej Amidze 1200, ale ten sprite i tak nadążał, bo był po prostu sprite'em 2D. Ale żeby dalej tego nie przedłużać, nie przeciągać, specjalnie dla Was, test na gołej Amidze 1200. No i takiej rozbudowanej, ale też prawdziwej Amidze 1200 z procesorem 40 MHz.
No to twój temat, przyjacielu. No tak, ja już w kwestii First nie będę komentował, bo w zasadzie powiedziałeś już wszystko, a przyznaję No się bez bicia, pokazałem. że akurat nie była to z tych wszystkich gier, tych pierwszych FPS-ów, taka była chyba Wielka Trójka, czyli Gloom, Alien Breed, Oczywiście, tylko pierwszy, chodziło o czy ten sprostowanie. Chodziło o First, to sprostowanie. akurat we First grałem najmniej, ale oczywiście zgadzam się, masz rację. Więc przechodzę do mojego tematu, więc chyba jeden z najbardziej znanych wideopodcastów retro w Polsce, ale też nie będę mówił, pewnie wielu się domyśli, ale nie chodzi o to, żeby tutaj wymieniać nazwy, więc odcinek świąteczny poświęcony Amidze. Tam we wstępie od razu pada dosyć ciekawa teza z ust jednego ze współprowadzących, iż na Amigie wyszło w sumie 5000 programów, a oczywiście do programów zalicza też gry. No niestety nie podał źródła, skąd wziął taką liczbę, ale z całą pewnością no nie jest to prawda. I jeszcze od razu, ciągnąc ten temat, powiem jeszcze o jednym podcaście, też odwołującym się do retro, też z nazwą w tytule stary i nie będę już dokańczał. Tam z kolei było przegięcie w drugą stronę i ktoś powiedział, że samych gier było 50 tysięcy, co też jest oczywiście, no niestety, nieprawdą. No więc tak, samych A ja gier... domyślam się, skąd oni tą liczbę mogli wziąć. No to powiedz mi, bo ja nie wiem. Wiesz co, bo no ktoś to nie żył tak jak my z Amigą do dzisiaj i czasami są te takie toseki do ściągnięcia. I tam nie jest jakby podana liczba, wiesz, na ilu dyskietkach, co było i tak dalej, tylko jest, te ADF-y są podliczane. Czyli jedna gra może być liczona jako 4, jedna jako 10, i później jak patrzysz na ilość plików, to niektórzy mogą się sugerować, że to jest ilość gier. Aha, no być może tak. Tak mi się wydaje, że to stąd mogło się wziąć. W każdym bądź razie ja polecam bazę magazynu francuskiego Obligement, czy Obligement, nie wiem jak się z francuskiego wymawia. Zaraz jakiś Leżon Petit wskoczy. Tak, damy sobie tutaj linka w razie czego do tej bazy, bo tu gościu naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Nie wiem jak on ma czas to wszystko zbierać, ale naprawdę no, pozbierał wszystkie chyba możliwe gry i samych gier, więc już nie liczę programów komercyjnych, ale samych gier komercyjnych było blisko 6 tysięcy, a ogólnie wszystkich gier, czyli licząc też shareware'y, też gry już tam na otwartych źródłach, też gry pod Amigo S4 i tam jakieś inne systemy typu AROS i tak dalej, to w sumie wszystkich było ponad 13 tysięcy i to jest mniej więcej dorobek amigowych programistów w zakresie tworzenia oprogramowania rozrywkowego. I na tym chyba bym skończył, bo zainteresowanych po prostu zachęcam do odwiedzenia tej bazy. Jasne. No to teraz kolejna ciekawostka z mojej strony, ciekawostka. No, ja myślę, że tam koledzy z PPA to akurat dla nich to żadna ciekawostka, ale dla ludzi, którzy Amigę pamiętają, wspominają, często słyszą o takim micie, no bo jest to mit. Gra Universe na Amigę ECS to była jedyna gra, która wyszła w 256 kolorach, nie mając AGI. I jak tego dokonali programiści? No, oczywiście był to kunszt programowania. Tak naprawdę dowcip polegał na tym, że w liście Coopera przy poleceniu Wade klastry oddzielali o 2 do 8 na linię. Chodziło o odcienie kolorów. I rzeczywiście z 32 zrobili 64 odcienie i 64 i tak dalej. I wyszło im te 256. Ale to tak naprawdę jest tylko trik. A to tak samo jak z tym WinUAE. Czy ten motocykl może być tym samochodem? No nie, ale wygląda, jedzie tak samo.
Więc jest to kunszt programistów, ale generalnie na odpowiedź, czy była w 256 prawdziwych kolorach? Nie. To po prostu zabieg tego magicznego Coopera w Amidze. No tak trochę jak te statyczne obrazy w Ham, nie? No też to jest Tylko właśnie tu pewnego nie rodzaju użyli trik. Hama, nie? No ale tam też, Nie, tak, tylko że to troszeczkę inna sprawa, nie? Okej, to ja teraz coś tam praktycznie na minutę komentarza, może mniej. A więc w tymże podcaście gwiazdkowym ktoś posłużył się takim określeniem zasilacz od Amigi 500, że to był bardzo ciężki zasilacz. Ciężkie to było diabelstwo chyba, o ile dobrze pamiętam określenie. No więc akurat zasilacz od Amigi 500 był zwany lekkim, nawet w porównaniu do zasilaczy z Atari czy innych Komodore. 8-bitowców, to on był, o tak, czy Komodorka, to on był właśnie uznawany za lekki. Inna inszość, że ogólnie zasilacze w Amigach to nie była najmocniejsza strona tych maszyn. Zdecydowanie. I mi padł zarówno w Amidze 500, też znajomemu padł w Amidze 1200, jeszcze jednemu znajomemu w 600, więc to niestety lubiło padać. I to chyba tyle. Tak, ale to tam też dodam od siebie, że tutaj jak zwykle nasi budżetowcy z Commodore, czy z Commodore, żebyście mnie nie poprawiali, no byli budżetowcami, nie? I te zasilacze były tak wyżyłowane, że jak cokolwiek tam nie dołożyłeś, kartę turbo, dodatkową stację, no to pobierało, nie? No, było to wyżyłowane, nie? Ja pamiętam bardzo dobrze też tą właśnie Amiga CD32 z SX1 twardym dyskiem, RAM-em. No to ja miałem pecetowy zasilacz 200-watowy podpięty pod tą przerobione oczywiście, nie? Znaczy, ja też miałem oczywiście dosyć szybko owierzowaną 1200-kę. I też zasilacz pecetowy, ale nie wiem, czy wiesz, czy znasz ten fakt, ale jako ciekawostkę dla tych, którzy nie To wiedzą, wiem, o co chodzi. W Amidze 1200 od Eskomu to właśnie też kwestie budżetowe były i chyba zostały w magazynach zasilacze do CD32. Tak, Więc dokładnie. chodziły te Tak. Amigi z czarnymi Tak. zasilaczami, nie? Tak, dokładnie. Chodzi mi o kwestię znanej firmy, być może największej firmy wydającej gry, czyli Electronic Arts. I znowu wrócę do tego gwiazdkowego podcastu. No i tam chłopaki pokusili się o stwierdzenie, że Electronic Arts to... Oczywiście w pewnym sensie w połowie było to stwierdzenie prawdziwe, bo faktycznie od samego początku stawiał na Amigę. I bardzo szybko już w 1985 roku wydawał soft na Amigę, Deluxe Painta, jak i gry. Natomiast no, druga część tego stwierdzenia, że zostali z nimi do samego końca, że Deluxe Paint piąty, przepraszam, oni stwierdzili, że czwarty, ale tak naprawdę oczywiście... Znaczy wiesz, bo oni inaczej interpretują koniec. Ale nie, właśnie powiedzieli, że Deluxe Paint 4, oczywiście ostatnią wersją była piątka, wyszedł w 1996, a o ile wiem, Deluxe Paint 5 wyszedł w 95. Nie wiem, czy jeszcze były jakieś łatki. Ja, jak również gry, też bardzo szybko się zwinęli. W zasadzie wydawali do 92 w miarę regularnie. W 93 to bodajże tylko Space Hulka i coś jeszcze. Było oczywiście kilka gier z nimi kojarzonych, takich jak tam Desert Strike, Jungle Strike, ale to były już wydawane przez Ocean. I faktycznie pożegnalną grą była FIFA, którą być może teraz widzicie we wrzutce na dużym ekranie, ale to nie była zbyt udana piłka nożna, no i w zasadzie po niej bardzo szybko... Na tym się EA zakończyło. Tak, i może przeczytam, czy nie będziemy czytać. A przeczytam. Apel z tamtych Nie, no to czasów. Zdecydowanie, to tak, to jak najbardziej. Zgodnie z obietnicą, to jest, od razu powiem, nie wiem czy widać, świat gier komputerowych numer 197, ale też do tej sprawy odnoszono się potem w listach na ACS. Było tak, zgodnie z obietnicą publikujemy wzór listu upraszającego o produkcję większej ilości gier na Amigę. Długo zastanawialiśmy się nad treścią listu, nie mógł przecież być ani zbyt długi, ani zbyt poważny. Ostatecznie wygląda... Jak wygląda? Oto jego wolne tłumaczenie. Cześć, jestem posiadaczem Amigi. Naturalnie kocham swój komputer, ale mam z nim pewien problem.
Otóż ostatnio na Amigę powstaje coraz mniej gier. Dlaczego? Przecież to bardzo dobry komputer. Czy możecie coś z tym zrobić? Pomocy. Amigowiec. I tu od dołu postawili listę adresów do najważniejszych firm wydających gry. No i nie mogę znaleźć odniesienia w świecie gier, w którymś z kolejnych światów gier też chyba było odniesienie do tych listów, natomiast no nie mogłem dzisiaj... Ale to był kubeł zimnej wody, bo ja tak, pamiętam... Ale generalnie też w ACS-ie się do tego odniósł chyba Rafał Belkie i, tak, i dokładnie. Mówił, że to były odpowiedzi od EA między innymi, czy od Blue Byte, kserowane praktycznie na kartce, tylko adres... Ale to było jedno zdanie, tam krótko. Tak. Tam był... Niestety przykro mi, ale przykro no, nam, nie widzimy sensu finansowego. Nie planujemy wydawania niczego na Amigę, nie? Dokładnie, oczywiście dokładnie. Jeszcze niektórzy łudzili się, że skoro pisali, że w najbliższym czasie, to może coś jest na rzeczy, ale Belkie oczywiście sprostował, że no, każda firma nie powie nigdy definitywnie nie, bo różnie może być. Nagle jakiś potentat może kupić Amigę i ta może wrócić na rynek, ale generalnie raczej oznacza to pokazanie środkowego palca. Dokładnie, a w ogóle to zacytuję teraz ciebie sprzed paru sekund. W najbliższym czasie. Amigowcy, to jest nasza modlitwa, nie? A nawet jak przejdziemy do tematu obecnego za chwilę, no to też z tym obecnym czasem będziemy mogli podyskutować. Ale chciałem się jeszcze odnieść do tej twojej opowieści. Tylko kurczę, a już wiem. Bo ja bardziej od tego Electronic Arts, o którym ty wspomniałeś, pamiętam odniesienie się, i to na pewno było w ACS-ie, nie wiem czy gdziekolwiek indziej, tego nie wiem, ale w ACS-ie do ClickBoomu. Też była petycja do firmy ClickBoom, która zrobiła według mnie majstersztyka Quake'a. No wiadomo, nie na PowerPC, ale jak na Motorola zrobili majstersztyka. Dla mnie programowo był majstersztykiem. No tak. No, naprawdę. I też nie zapomnijmy, że o, na Palmie. Tak, ale Myst oni też chyba wydali, a to była taka pierwsza wielka gra na CD, że o... Tylko, że Myst mnie nigdy nie kupił. Mnie nigdy ta gra nie kupiła. Ale graficznie w tamtym czasie to była bajka. Jak dziś patrzę, to, znaczy, to nie. Wiesz, dlaczego dla mnie nie? To wiesz, dlaczego dla mnie nie była? Bo ja, jak widziałem ją na screenach, to ja myślałem, że to jest, kurde, prawdziwe 3D, że wiesz, tam chodzisz sobie, nie? Tak. I ja mówię, o kurde, nie? To ja to muszę mieć, nie? I było demo na którymś ACS-ie. Mówię, o, chociaż w demko sobie ogram, nie? No i ja sobie ogrywam to demko, a tam... Jak Death Mask, tylko wysokiej rozdzielczości, nie? Tak. I mówię, no nie, panowie, nie? To nie tędy droga. I to ogólnie teraz nie mówię, że na Amidze mi to nie pasowało. Ta gra w ogóle mi nie pasowała. Po prostu. Ta gra jako gra mi... Nawet ten remake, który wyszedł w 2021 roku na peceta, ale to nie wiem, czy to jest... Nie, chyba nie jest komercyjnie. Wydaje mi się, że to jest indyk. Tutaj niech mi widzowie poprawią. Tu mogę się mylić, więc... Ale to nie jest Amiga, więc może być ściema. Wyszedł taki remake, tam sobie go trochę pobiegałem i tam rzeczywiście już można było w pełnym 3D sobie obejrzeć tego Mysta, nie? Ale no, gra mnie dalej nie ruszała, nie? No i tyle. No ja też nie jestem fanem przygodówek, aczkolwiek mówię, na tamte czasy to była taka Napalm. Pierwsza gra, która gdzieś tam, ale Myst był przed Napalmem i to była wreszcie pierwsza gra wielka taka na CD, która gdzieś tam przełamała, wiesz, to tam, ale teraz ci zadam... Na Amidze to musi być na dyskietkach i... Mufa. Oczywiście teraz... pomijam CD32, ale... No. Nie, w tamtych latach już miałem dopaloną 1200, nie? Ale wiesz co, teraz zadam ci pytanie. Wiem, że to jest pozaprogramowe, ale jednak musimy. Pamiętasz, na którymś ACS-ie, pamiętam, że to był niebieski krążek. Wydaje mi się, że to był 6,97, ale to... Pamiętam do dzisiaj grafikę i poligrafię tego krążka. I tam było demo Dywersja, tak się nazywało. Bo to był jeszcze Napalm w takiej wersji alfa. Tak. Kurde, ja to ograłem stary na tej, we w tej, w tej, we w tej, w tej, we w tej, w tej, we w tej. I pamiętam, że jak już Napalm wyszedł, ten oficjalny, to od razu tam normalnie legalną grę, pach na półeczkę, nie? I to było naprawdę super, nie? To czuć było, że Amiga jeszcze ma coś przed sobą. Naprawdę ta gra zrobiła wrażenie wtedy, no. Dla mnie osobiście perfekto. I byłem u kolegi, bo ja nigdy się nie dorobiłem karty graficznej do klasyka.
Ale na karcie graficznej to zobaczyłem 640 na 480. Nie no, to kapcie. No z kapci wyskakiwałem, nie? No nie no, Super. ja w to grałem akurat na karcie graficznej, nie? No No ale wiesz, widzisz. ale dla. Ale nie, bo znowu się rozwlekamy. Dobra, No to właśnie, właśnie, dobra. na inny Cyk, temat. lecimy Teraz ty dalej. miałeś coś mówić. Aha, i ostatni taki takie sprostowanie. Też się dowiedziałem z jednego kanału. Mufa, siedzisz? Siedzisz. Tak. To dobrze. Amiga 1200, 32-bitowy komputer, który po dołożeniu pamięci RAM, Fast RAM, jest 36-bitowym komputerem. No to jak usłyszałem, to sam z kapci wyskoczyłem. Więc wyjaśnijmy temat, nie? Procesor oczywiście jest 32-bitowy, czyli Ale 68020 szyna Motorola, niestety nie. ale szyna w Amidze 1200. Niestety nie, bo jak zwykle nasi maharadżowie z Commodore wymyślili sobie, że ciąć koszty, ciąć koszty, ciąć koszty. No, zrobili szynę 24-bitową. Więc no, ten komputer tak chodził troszeczkę koślawo, ale dopiero po dołożeniu tego fast ramu. No, był 32-bitową maszyną. No. Przecież też tak, bo to było adresowanie do pamięci, nie? Ale rzeczywiście, no, no No ale przyspieszał go, nie? generalnie sam fast przyspieszał, nie? Przynajmniej razy Przyspieszał, dwa, przyspieszał. Tak, tak, no. tak. No to był. Ja Także pamiętam, jak właśnie do tej to było szut. CD32 doładowałem, to. Ojeju, nie? W Glooma No mogłem sobie tak. zagrać normalnie na pełnym ekranie na 2x2. No, ja dosyć szybko kupiłem też 0,30, a to jeszcze porozmawiamy. Ale jak już tutaj podjąłeś temat Amigi 1200, mojej ulubionej Amigi, z tych klasycznych, no to muszę tutaj jeszcze podjąć właśnie z jednego z podcastów, akurat nie z tego gwiazdkowego, a z tego drugiego, który mówił o 50 tysiącach. No więc, hej, Amiga 1200, najgorszy komputer, używanie go to jak chodzenie boso stopami po klockach Lego. Sprzedałem go za trabanta i tak dalej, i tak dalej. No, dla mnie Amiga 1200 to była no prawdziwa Amiga. To już nie była konsola do gier, bo tam się dopiero poznawało ten twardy dysk, System, ten twardy system, dysk. ten soft. To było takie amigowanie przez duże A i mam cholernie duży sentyment do tego, a Ja no też. 500, no 500 miał każdy, no grało się, fajnie było, ale no jak można, jeszcze tutaj dodali jako atut rzekomo Amigi 1200, że była gra ZUL 2 na AGA. No akurat ZUL 2 AGA prawie niczym się nie różniło od wersji ECS i naprawdę nawet jeśli ktoś tylko grał, to mógł na tą Amigę 1200 znaleźć dużo lepszych i bardziej kolorowych gier, nie? Polecam, nie wiem, Slam Tilta, No Super to. Stardusta, to tylko O, Super niektóre. Stardust, tak, to No. pokazuje. Ale to też taka ciekawostka, o czym ty mówisz, to ja ci teraz powiem coś, co też tam z trampek wyskoczysz. W mojej najbliższej rodzinie, kupę kilometrów od siebie mieszkamy, ale to były gdzieś lata, wydaje mi się, 93, 93, 4, coś takiego. Znajomy z rodziny kupił Amigę 1200, nie? I wyobraź sobie, że się zamienił za friko, za 500, bo gry mu nie działały. Jakieś tam z dyskietek, nie? Jak ja do niego zanim dojechałem, bo to tam na wiosce było, ten mówię mu, ale ty, no mogłeś przytrzymać, wiesz, dwa wszystkie myszy, wyłączyć tam cache, to, tamto. To on mówi, nie, to już poszło, a on mu chciał tam w to grać i to gra, a tam mu nie działało, nie? I on też właśnie wspominał Amigę 1200 jako jakieś takie, nie wiem, coś dziwnego, nie? No straszne to jest, bo dla mnie Amiga 1200 to też. Chyba, no, może u mnie są jakby dwie kategorie. To, co ja uważam prywatnie za jakby najlepsze, do czego mam też pewien sentyment, ale z drugiej strony, co technicznie uważam za najlepsze, no i to na pewno nie będzie 1200, nie? No to też jest temat na jakby inny materiał, bo też jakby staram się to udowodnić hardware'owo i dlaczego to było lepsze, mimo że miało mniej, ale no nieważne, to inny temat, nie? No i jeszcze z tą 1200, to mi osobiście do dzisiaj design najlepiej się podoba, bo miała pełną klawiaturę numeryczną i ten tyłek podniesiony tak pod skosem, bo właśnie dla mnie Amiga 500 była jakaś taka kaleka, nie? Klocowata, zgadzam się Taka, stu no, procentach. taki, kurde, rumburak, nie?
A ona była takim właśnie super, takim Ferrari w stosunku do 500, nie? I do dzisiaj mi się najbardziej podoba. Ja tak żałowałem, pamiętam bardzo dobrze. Tam już chyba już późno było, 98 czy 9 rok, tak patrzałem, bo ja miałem w e-boxie tą Amigę. Mówię, Witaj w co ja z niej klubie. zrobiłem, co ja z niej zrobiłem, jak ja bym chciał wrócić do tej kanapki, nie? No, No, ja ci strasznie tego powiem, żałowałem. no ja już wtedy miałem pod koniec lat 90. No, Power ty już miałeś PC Pro Power PC, Vision. no. To w zasadzie nie było szans się Ja męczyć poszedłem z tą później w budową. muzykę i zbierałem kasę na mikser, ja miałem inne priorytety, nie? Ale powiem tylko, zamykając ten temat, że gdyby nie Amiga 1200, to ja bym na pewno tu dzisiaj nie siedział. No tak, Bo raczej zdecydowanie bym. ja też. To zdecydowanie ja też. Ja nawet więcej powiem. Gdyby nie karta Apollo 1240-40 MHz, to ja też bym tu dzisiaj nie siedział. Bo to No była tak, karta, ale właśnie którą ja kupiłem, ja poczułem to, co ja chciałem poczuć w Amidze. To mi do to. tych Ja na trzydziestki. przykład 30 nie lubiłem. Nienawidziłem 30. Dla mnie to był plebs jakiś, nie? Że albo skoczyć na Nie, 40, ja a nie, lubiłem, 30 ale zawsze właśnie nie, dla mnie nie. Ale to być może wynikało też z tego, że wiesz, ten mój guru miał tą 40 w Amidze 4000 oczywiście. I jakby nic poniżej mnie nie interesowało. Albo to, albo śmierć. Wiesz, że no nie, no. no Ja ja pamiętam, że już miałem. rozmawiałem z tobą kiedyś i jeśli chodzi, bo ja wiadomo, pewnie droga jak większość ówczesnych amigowców, którzy jeszcze przy tej Amidze trwali, a nie przeszli na PC-ty, więc była oczywiście, kupiłem Golasa, potem standardowa rozbudowa FAST, twardy dysk, CD-ROM, owieżować Tak. to, potem Owieżować. była 30 i potem już była 40 z PowerPC i dla mnie największy przeskok wydajności to był między tym fastem, właśnie jak odpalałem sobie tego Glooma na przykład, a tą 30. Oczywiście miałem 30 Blizzarda, czwórkę 50 MHz, nie tam żadne MTK czy jakieś tam okrojone. A jak przeszłem z tej 30 50 MHz, najpierw jeszcze na niedokręconą 40 25, bo potem sobie podkręciłem na 33. No to coś ten Gloom chodził szybciej, bo jednak ta 40 była szybsza, ale to już nie było aż No, no, taki no. przeskok jak z fastu na 30, nie? No to sobie wyobraź, jak ja to poczułem, jak z fastu na 40, No 40. tak, No, no to był, wiesz, to był kosmos, nie? Ja sobie normalnie Duma odpalałem i sobie normalnie przechodziłem, nie? Tam w ogóle i normalnie w tym, wiesz, trybie high quality, czyli piksele 1 na 1, nie? Normalnie działa, no. No i kochani, zaczynamy następny rozdział, czyli nasze retro wspominki. Od czego zaczynaliśmy? Ja, moja lista jest dość uboga, bo mówimy o tym, jak dochodziliśmy do tej wymarzonej Amigi. Więc u mnie wszystko zaczęło się w roku 89. Pamiętam, że jeszcze był to lany poniedziałek. Taki zmoczony, bo kiedyś dzieciaki się normalnie lały tą wodą. Nie wiem, czy nasi widzowie jeszcze pamiętają takie czasy. No i wchodzę taki, kurczę, zlany tą wodą do dużego pokoju i brat siedzi i coś tam klika. Mówię, co to jest? Okazało się, że to było Atari 65XE. I do dzisiaj pamiętam pierwszą grę, którą brat uruchomił i kupiła mnie już totalnie. To była Montezuma's Revenge, której też można kiedyś fajny odcinek zrobić, bo nie wiem, czy znasz historię Montezumy, że to było, gościu pojechał, Tak. nieskończona i tak dalej, etc. No i ja wtedy już wiedziałem, że komputery to zawsze ze mną będą. No, dlatego też pewnie dzisiaj mam serwis komputerowy i w branży IT się obracam. Drugą grą, którą pamiętam z tej maszyny, to Zorro. I sławetne wejście do studni. Dzisiaj człowiek się zastanawia, co w tym fajnego? Nie odpowiem wam, nie wiem, ale pamiętam wejście do studni. I jak gadam z ludźmi, którzy grali wtedy w tamtych latach Zorro, to też pamiętają, to wejście do studni to super, nie? I trzecia gra z Atari, no to oczywiście River Raid Nieśmiertelny, sportowany chyba na wszystko, co możliwe. No i tam bicie rekordów z bratem. A jest jeszcze jedna gra, jednak miały być trzy gry, ale dodam. Moon Patrol. To z bratem żeśmy. I proszę sobie wyobrazić, że ta gra miała taką imersję na takiego młodego człowieka jak ja,
Ja nie wiem, czy jestem w stanie przed kamerą to zdemonstrować. Jak miałem joystick tu, to jak skakałem tym samochodem do góry, to tak mi nogi podchodziły. To dzisiaj mam VR-a, mam cuda i nie robi takiego wrażenia. Dlatego stawiam dzisiaj na gameplay, jeżeli chodzi o obecne gry. Następne zetknięcie z komputerami po Atari, no to już było w szkole podstawowej. Poszliśmy, pamiętam, do szkoły numer 11 w Pile. Taką mieli pracownię komputerową, zielone monitorki. Tych komputerów było, wydaje mi się, że tak z 10 przynajmniej. I kompletnie nie wiedziałem, co to za komputery. Oczywiście już jak dorosłem, zrozumiałem, co to jest. To było Elvro 800 Junior. No i tam też oczywiście pan, który prowadził jak gdyby nas przez to wszystko, próbował nas jakby zaszczepić w nas programowanie, a my tak patrzyliśmy w ogóle, co kaman. Więc włączył nam gry i tam strzelaliśmy do jakichś samolocików. Nie mam pojęcia do dzisiaj, co to są za gry, ale to pamiętam. No i niestety u mnie, znaczy wiadomo, tam jeszcze były te, bo ty mówiłeś o gierkach elektrycznych, czyli tej podróbie rosyjskiej Game Watch, którą ty przechodziłeś, No a to ja też przechodziłem, ale wtedy to to było jakoś popularne. było popularne. Ja pamiętam, że była ta gra Ośmierniczka. To była dla mnie najlepsza z tych możliwych. Później pojechałem do kuzyna jakoś tam na Wigilię czy coś i on miał klona Atari 2600, czyli no, my go znamy pod nazwą Rambo. I tam tłukliśmy, o ile dobrze pamiętam tytuł, znaczy tam go nie znałem, dla nas to była zabawa w chowanego, ale oryginalny tytuł gry to był Sneak and Peek chyba, o ile dobrze kojarzę, albo Peek and Sneak. Nie wiem, tu mnie możesz poprawić, Mufa, bo nie wiem, czy to był Sneak and Peek, czy Peek and Sneak, czy odwrotnie, nie wiem. Wiesz, to też już pamięć mnie tutaj zawodzi. A ja tu gdzieś mam notatkę, więc Sneak and Peek, tak, Sneak and Peek. No i tam też był River Ride i wydawał mi się Był, dużo był. gorszy niż na tym Atari 65. No i dochodzimy do roku, u mnie przynajmniej 90. No i miałem takich nadzianych mega sąsiadów, że oni wszystko mieli. Nawet właśnie te gierki ruskie nie mieli jako ruskie, tylko może ty mi podpowiesz, Mufa, albo widzowie. Bo ja to pamiętam jak dzisiaj przez mgłę troszeczkę. Oni mieli taki jakby zestaw. To wyglądało jak te gierki ruskie, ale sam mogłeś zmieniać gry, że ekrany podmieniałeś. I tam mieli zestaw 10 takich gier. I ja byłem w szoku, że mieli ośmierniczkę inne i tylko wymieniałeś ekran i miałeś inną grę zupełnie. I to tam rodzice im z zagranicy przywieźli. No ale wchodzimy do nich, do dużego pokoju. I jak dzisiaj to, normalnie ja to widzę. Taki duży stół z obrusem. Monitor, ten klasyczny Commodore do Amigi 500. Ten 1084, tak? Dobrze mówię? Tak. Amiga 500, myszka, joysticki, pudełko dyskietek. I gra, którą zobaczyłem wtedy po raz pierwszy, to Golden Axe. No i kurczę, nie, wtedy moje życie totalnie się zmieniło. Mówię, no, oczywiście w latach późniejszych dostawałem jeszcze Commodore i inne rzeczy, ale wtedy zobaczyłem po raz pierwszy Amigę i wiedziałem, że to jest cel życia. Mieć Amigę, mieć Amigę, ten dźwięk, ta grafika. Fujej, dzisiaj RTX-y nie dają takich wrażeń, nie? Dobra, już, już, już. I później w 92 roku dostaję Commodore. Jestem strasznie zawiedziony. Strasznie rozczarowany, w ogóle co to jest, nie? Cieszyłem się z tego komputera, no bo był jednak prezentem i tak dalej. I pamiętam, że znalazłem Golden Axe na Commodore, bo ta gra była jakby wyznacznikiem jakości. I właśnie, nie wiem, czy ci Mufa wysyłałem, czy nie, zrobiłem już filmik na temat portów, w sensie wideo samego, bez komentarza. No bo ta Nie, Golden chyba Axe jest... nie. A, no to ci podeślę dzisiaj, jak skończymy. I pamiętam, że gram taki podjarany, ale coś tu nie gra, coś tu wszystko jest inaczej niż było na tej Amidze, nie? Dzisiaj oczywiście już wiem, że było tylko tak, że były dwie postacie na ekranie, czyli ty i przeciwnik. No i sama walka była, no, dramatyczna. I oczywiście miałem wersję piracką, no bo kto by wtedy pomyślał o oryginale. I ja musiałem sobie każdy etap z kasety doczytywać, czyli mogłem sobie zacząć od ostatniego etapu, który i tak był jeszcze ucięty. No i to była, i wtedy wiedziałem, że no nie, no, no muszę cisnąć na tą Amigę. A jak z tą Amigą, która była pierwsza, która ostatnia, a ile ich przerobiłem, bo przerobiłem ich w trochę, no to już w następnych odcinkach. A teraz, przyjacielu,
o twojej retro dojściach do Amisi. No tak, no przede wszystkim trzeba podkreślić, że no dzisiaj to jesteśmy, można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy niemal rówieśnikami, ale no ty jesteś 40-latkiem ledwo co, przekraczającym czwórkę, a ja takim już zbliżającym się do piątki. No i to jest jednak spora różnica, bo w tym 92 roku to powiedzmy ja już miałem 18 lat, a ty 10. Więc też doświadczenia mamy wcześniejsze i też zgoła inne. Rzeczy, które na tobie już nie robiły wrażenia, na mnie robiły. Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką widziałem, to był pobyt na Śląsku i to był jeszcze prawdopodobnie stan wojenny albo tuż po, gdzieś 1983 rok, więc kurde. Dwa programy w telewizji, jak wiadomo. To brzmi w ogóle? Tak. To był wywiad z Hitlerem prawie. Ale jadąc północy Polski, z tych rejonów, gdzie my, na Śląsk, tam jednak jeszcze przed towarzyszem Jaruzelskim towarzysz Gierek trochę tam, że tak powiem, w tamtą klasę robotniczą, w tych górników zainwestował. Oni mieli jednak trochę lepsze zarobki i też chyba trochę lepsze specjalne górnicze sklepy. I właśnie jeden z wujków kupił sobie TVG10, czyli polski klon Ponga. I tu też bardzo jestem ciekawy ekspertów, bo na przykład Wikipedia podaje, jakoby tego TVG10 sprzedało się 100 tysięcy egzemplarzy. No nie wiem, może 100 tysięcy to Amik było, ale ja w tamtym czasie nikogo nie znam, kto by miał to TVG10. To naprawdę była kosmiczna technologia, chociaż to były dwa patyki i kwadracik. Oczywiście te wiosełka, czy jak to się nazywało, te pokrętła, które się grało. No i to było takie moje pierwsze doświadczenie, a drugie doświadczenie to było właśnie to. Znaczy te pokrętełka to masz na myśli po potencjometry po prostu tam były. Tak, tak, tak. A drugie to ta ręczna konsolka, elektronika. Przybliż bliżej do kamery, bo tam masz blura i ten. Już trochę blur wyświetlacz siada, ale wiecie, o co chodzi. Ale dobra, wkleimy i tak na duży ekran. Tak, tak. To oczywiście nie jest ta sama, którą ja widziałem u kuzyna już tutaj u mnie w moim rodzinnym mieście, tylko że ja ją widziałem też gdzieś w 84 roku, a w 89, co ty mówisz, to faktycznie wymieniali się tym ludzie w szkole. Tak, było tak. Znaczek tego wszystkiego i to już było coś normalnego, ale wtedy podejrzewam, że kuzyn był jedynym gościem, który miał to w świeciu. No i on też chwilę potem właśnie dostał oryginalne Atari 2600, nie żadne Rambo. Nie Rambo, to kartridże. Tylko normalne, drewniane, to typowe Atari 2600, 27 kartridży bodajże, albo 20 kilka. Tam właśnie zauważyłem Pac-Mana i tak dalej. Oczywiście to nie była ta jakość, co na automatach, ale ale to był i tak kosmos. Kolejnym moim doświadczeniem, też znowu ten sam kuzyn, zresztą no, kuzyn też od początku się komputerami interesował, zresztą dzisiaj jest szychą w Intelu i to zostało mu też do dziś. No bo on tak poszedł, z reguły jest, nie? No, on poszedł w Spektrum, najpierw miał Gumiaka, potem Zectric Spectrum Plus, ale to trochę tak, jak ty mówisz, z tej pracowni komputerowej, bo ja też w podobnej pracowni byłem jakiś czas później, gdzie były Timexy, Spektrumy. Te gry mnie jakoś... Ja tam za dużo nie pamiętam z tych gier. To była jednak nie ja ta też. Paleta kolorów, nie ta grafika. Tak. Tak. Jakoś ten komputer mnie nigdy nie on przekonał do siebie. On bardziej intrygował tym, że jest obcy i że chciałbyś go poznać, jak on działa, co on potrafi, a nie te gry. Tak. Oczywiście w tamtym czasie to za jakikolwiek komputer, to ja bym, ja nie wiem, skakał w 80-tych latach, wiesz, pod sufit, nie? Tak, ale tak. Ale tak naprawdę to gdy kumpel z bloku kupił Atari 65XL i też mój wujek inny już tam z kolei kupił, no to się zaczęło. To jeszcze taka mała dygresja wobec tego, co ty mówiłeś o twoich ruchach, to mi się przypomniało, jak był stolik turystyczny, i dwie miał składane nogi po bokach. To jak się grało w olimpiadę, jedna noga się złożyła i się grało pod kątem 45 stopni, bo gumy nie puściły i się tak waliło, nie? Ale oczywiście no, olimpiady to były specyficzne gry tamtych czasów, zabójcy joysticków.
Ale z moich już takich ulubionych gier, no bo z Atari kojarzę, to oczywiście, no Montezuma to jest klasyk, ale ja bym tu jeszcze wymienił The World Karate Championship, czy tak zwane International Karate. Bardzo długo się wczytywało niestety, a to wiadomo na Znaczy Atari. ja już International Karate to już na Amidze ogrywałem. No ja International Karate Plus też odgrywałem mocno, ale to jak mówisz, Amiga w kolejnych odcinkach. No i tak wiadomo, to Atari, jeszcze ty mówisz Zorro, to ja może z postaci filmowych wymienię Bruce Lee, bo też się A grało. nie, to czemu ja to pominąłem w ogóle? Nie, no to w Bruce Lee. Tylko że w sumie w Bruce Lee to ja się na komodorku zagrywałem. Tak, 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 to na komodorku. To na... Oj, tam cała ekipa z osiedla normalnie i cały tak. czas. No Tak, i to... ja ci powiem, jak ten kolega pożyczał na weekend nam to Atari, no to już w ogóle, no to było tak, że się o 5 rano z bratem budzik ustawiało i gdzieś tam do pierwszej, drugiej w nocy grało i cały weekend, bo to było święto, nie? W ogóle jak ja sobie przypomnę te samo zaparcia, żeby coś zrealizować kiedyś, a dzisiaj to bym położył się i leżał, nie? I wyobraź sobie, że ja no, troszeczkę odskoczę w czasie, ale zobacz jaka to było... Nie wiem, jaka depresja, nie wiem, jaka chęć zdobycia, że pojechałem rowerem do gościa oddalonego od siebie, od domu, wtedy z rodzicami mieszkałem jakieś 8 kilometrów, żeby zapakować 28-calowy CRT na, no, normalnie na ten rower i z nim iść, nie? Przecież ja byłem tak upocony, że jak dotarłem, to tam, ale jaka duma była, że ja jednak dotarłem i go mam, i go podłączam, no nie? No tak, dzisiaj to no bym po prostu pewnie. oszalał, nie? No, te determinacje no, były. Także, żeby nie przedłużać, bo już zbliżamy no, się chyba znowu do się półtorej rozkręcamy. godziny. Tak, no to oczywiście przyszedł ten przełom gdzieś tam 89 rok i oczywiście też to Rambo. Jeszcze najbardziej, że tak powiem, okrojonej wersji 32 gry były wgrane, bo te lepsze wersje to mają chyba 200 ileś, albo co najmniej 128, 160. 128 No, mi się wydaje. No. I to były bardzo słabe gry, akurat tak dobrane nieszczęśliwie, że naprawdę niczego ciekawego z tamtych czasów nie kojarzę. I pamiętam, że raz u nas na rynku, bo na giełdę wtedy nie jeździłem, ale na rynku zdobyłem jakiś piracki kartycz z 8 grami. I tam był Pac-Man, Frogger, Keystone Keepers, też znany z Atari małego. O, Keystone Keepers, dobra, dobra gierka. No, no. I wtedy trochę się pograło, no ale to jednak było za mało, no i przyszedł czas na Atari. Niestety nie na moje ulubione Atari 65X, które też mi się podobało ze względu na obudowę, tylko na 800, którą zresztą mam do dziś i pewnie teraz w tle, gdzie się tam oglądacie. Oczywiście 65X też mam. No i to był gdzieś tak rok 90. Oczywiście fajnie się grało i tak dalej, natomiast ten 91 rok już te gry mniej więcej ograłeś. Atari generalnie się kończyło, no ludzie mieli te Commodorki, te C64. Pamiętam, że ciotka w 92 roku przywiozła na całe wakacje mi C64, bo ona już miała, właśnie ze Śląska przyjechała na całe wakacje, więc miałem prawie 2,5 miesiąca co C64. A nie mając co robić z Atari, a że wtedy to był początek lat 90., 90. tam drugi rok, człowiek był młody, nie pracował, kasy chciał jakoś zarobić, no to wypożyczało się kumplom. Daj mi tam 10 zł czy coś i masz Atari na weekend. No i niestety po jednej takiej pożyczce Atari tak, nie wróciło, mówię co jest grane, nie wraca, w końcu poszedłem po to Atari. A tam niestety Atari padło. Uszkodziły się kostki pamięci. Pamiętam, pojechałem do Bydgoszczy. No niestety dziki kapitalizm, początek lat 90., więc gościu mi to za niemałą kwotę naprawił. A następnie, gdy odbierałem towar, mówię, ile pan daje na to gwarancji? No ja niestety na to gwarancji nie daję żadnej. Możesz pan nie odebrać, jak pan chcesz. No co ja, jako młody chłopak, tam się będę kłócił, brałem. No, 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 mówię, no, może się tak uda. Było. Niestety nie minął tydzień, Atari było znowu zepsute. No i w tym momencie no, przyszła już refleksja, że no, niestety w to Atari nie ma co się inwestować, dalej pchać. Trzeba coś lepszego kupić. Oczywiście z moimi funduszami i tak dalej, no to niestety mogłem tylko liczyć na C64 i
I z tym zamysłem poszłem do mojej matki na rozmowę, że no, przydałoby się tu coś dołożyć i tak dalej. A moja matka, która w zasadzie nigdy specjalnie komputerami się nie interesowała, akurat od jakiejś koleżanki z pracy usłyszała, że tam właśnie ktoś od tej koleżanki pracy dostał chyba na komunię czy coś Amigę i że to jest prawdziwy komputer, a nie tam O, komodorki. a nie komodorki, no. I sam się zdziwiłem, bo moja matka mówi, wiesz co, ale może już byśmy kupili jakiś porządny komputer. No to O ja na to jak na to kurde. lato, ale oczywiście jeszcze dusza atarowca we mnie trochę drzemała, a że się oglądało te wszystkie, czytało te Esteki? komputery, czy sądy, tak, to myślałem nawet o ST. ST. No ale jak zacząłem się rozglądać wokół, to już tego ST nie było, a to były wtedy za duże, za No, gigantyczne Bóg cię pieniądze, żeby chronił. tak, żeby gdzieś tam kupować to wysyłkowo czy coś, więc mówię, nie, no pójdźmy do sklepu za rogiem. No i tak gdzieś tam matka wyłożyła, ja potem jeszcze spłacałem to w ratach, to się też wiązało z tym, że zaczynałem od bardzo skromnego konfigu i długo go nie mogłem ulepszyć, ale o tym, jak mówisz, już w następnym odcinku, Następnych, kiedy no. już teraz Ale to powiedzieliśmy, też. jak doszliśmy do tej Amigi, a w następnym będą już te lata tam, nasze pierwsze lata z 500. Ja jeszcze nie powiedziałem w sumie, jak doszedłem do Amigi, bo skończyłem na Commodore, ale ten moment, jak ja dostaję Amigę, jest tak kuriozalny, tak ciekawy, że to musi być następny odcinek. A już No odciąć tak. się od tego wcześniejszego, bo u mnie przygoda była diametralnie inna niż u ciebie. No, ja się zdziwiłem, że tak szybko widziałeś w 90 roku mieć Amigę, widzieć, chociaż grać to było No. coś w Polsce, No. No ale to miałem takich właśnie nadzianych sąsiadów nie? i oni tam mieli wszystkie takie jakby nowinki z Słuchaj, zagranicy, mieli od widziałeś razu. tam, pamiętaj, bo ja mam gdzieś na blogu poskanowane te sądy czytelnicze ze starych gazet, jak właśnie przy okazji tych artykułów Historia Amigi w Polsce. I zobaczysz, ile w 90 roku miało procent Tylko ludzi wiesz, tam Amigi. musisz wziąć. Eliant była w ogóle uwzględniona. No, no właśnie, Atari właśnie, miało właśnie. 50% wtedy, nie? Więc to naprawdę szybko widziałeś, nie? Ja podejrzewam, że że ci sąsiedzi, oni w ogóle nawet PiS nie kupywali, nie? Oni to, bo to było jakby tak, że ich No. rodzice byli do przodu, oni No coś tak. kupywali, młodzi się cieszyli, a w ogóle No jakby ani nie tak, kupywali magazynów, rozumiem. ani nie pisali. Oni mieli to po prostu jakby na start. To co, 19 trzeba przyspieszyć aktualności, co? Aktualności. Jedziemy. The Amiga One A 1222. What is it? It's a mini, low-cost, affordable Amiga OS 4 system. It can go on the internet and play them cat videos. It can stream internet radio. Run modern applications like GIMP, Blender and soon LibreOffice. Play Amiga classics or legendary titles. Starting at just £350, the Amiga One A 1222. No to jedziemy, kochani, aktualności. Mufa, Okej. jedziesz. No więc no, sprzętową aktualnością, bynajmniej dla fanów Amiga NG, no to jest Tabor, czyli Amiga 1222, Amiga One 1222. No, temat stary jak świat. Może odrobinę historii, że już pod koniec 2015 roku na imprezie Ami West 2015 w USA ogłoszono specyfikację i specyfikacja obejmowała procesor PowerPC P1022 1,2 GHz, 32-bitowy, dual core, pamięć DDR3, dwa gniazda SATA, 4 razy USB, 1 razy PCI Express razy 4, 1 razy PCI Express razy 16 z wyjściem HDMI. No i ogłoszono, że sprzęt wchodzi w fazę beta testów i faktycznie dosyć szybko te 40 sztuk wyprodukowano i faktycznie dosyć szybko trafiło to do beta testerów i wydawało się, że dosyć szybko to pójdzie w świat, do ludzi, że wreszcie największe przekleństwo Amigi NG, czyli horrendalne ceny sprzętu, zostanie przełamane, bo początkowe zapowiedzi to były chyba
400 euro czy 400 funtów, więc już cena zjadliwa. Gdzieś tam w 2015 wypłynęły pierwsze przecieki, że w porównaniu do Amiga One G4 XE933 MHz czy SAM 460 powinien to być sprzęt o 20% lepszy. W praktyce różnie to bywa, zależy od zastosowań, bo niestety wadą tego procesora jest jakby niekompatybilny FPU i to w niektórych zastosowaniach robi różnicę, niestety in minus. No i lata leciały, mijały lata 2015-16. W 2016 też próbowano forsować tezę, żeby ten tabor był sprzedawany w specjalnej obudowie stylizowanej na Amigę 500. Później, no już przejdę kilka lat do przodu, bo to no tych przecieków zapowiedzi to było no co niemiara. Bodajże w 2020, dokładnie 23 grudnia 2019 pojawił się news zachęcający do wpłacenia przedpłat, czyli to już miało być tuż, już zaraz. Ludzie Amigowcy już za chwilę. Tak, czyli tradycyjnie na zachętę ludzie dostawali czerwone pudełka, tam były pakiet oprogramowania, jakieś myszki brandowane i tak dalej, i tak dalej. No a główne danie miało być za kilka miesięcy. Lecz niestety sprzęt zdołał się już w międzyczasie tak mocno zestarzeć. Komponenty niektóre użyte do jego zaprojektowania po prostu przestały być już produkowane, więc płyta musiała zostać przeprojektowana od nowa. No i teraz pod koniec czerwca ogłoszono, że wreszcie ta płyta ma być już naprawdę dostępna, że wchodzi do produkcji i że w najbliższym czasie będzie. Tyle tylko, że no teraz już nie wywołuje takiej ekscytacji jak wcześniej, bo warto wspomnieć, że wcześniej nawet w Polsce, która przecież do najbogatszych krajów nie należy, zebrała się grupa, ja nie chcę teraz skłamać z pamięci, ale blisko chyba 90 osób chętnych na zakup tego tabora. No i to też niestety upadło. Dzisiaj no mówię, już nie jest to takie ekscytujące, już bardziej często bywa raczej obiektem irytujące winy niż tak, niż wyczekiwania. Aczkolwiek mimo wszystko ja uważam, jeśli mam to skomentować, że mimo wszystko jednak dobrze, że to wyjdzie. No oby wyszło tym razem, bo jednak gdyby to po tylu latach zapowiedzi i ten miało jednak definitywnie nie wyjść, to chyba no smrodek byłby jeszcze większy i niesmak jeszcze większy. Takie jest moje zdanie, nie wiem jakie jest twoje. No właśnie. Temat, który wrzuciłeś tam chyba, jak zastanawialiśmy nad tematami, to dla mnie zupełnie jakby nienaturalny. A jak zacząłem się wgłębiać, no to stwierdziłem, że idealny dla mnie. A więc moje parę zdań na temat tego. Ostatnia aktualizacja, żeby ciebie, przyjacielu, poprawić dokładnie. 29.06.2023. Ostatnia nowinka na temat tej płyty. Najpierw wymienię plusy. Co mi się generalnie podoba? Podoba mi się to, że w miarę tanim kosztem, jak na Amigowców, to w cudzysłów trzeba wziąć, no bo wiadomo, też chodzi o ilość wyprodukowanych sztuk, nie? No, na tym polega biznes. No to w miarę tanim kosztem mamy dostęp do Amigi Engage. Nie, no Next Gen. I okej, wszystko mi się podoba, ale mam jednak, kurczę, problem z procesorem. No 1-2 GHz i ma to wyjść za 3 miesiące i być tam dostępne oczywiście na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. No bo ile dobrze się doczytałem, to 1000 sztuk mają tego wyprodukować, tak? Znaczy na pewno mają zakupione 1000 sztuk procesorów, więc no właśnie, pewno nie produkują, a czy dostaną nowe lub czy znajdą zbyt, żeby ewentualnie nową partię dokupić, no to już jest wielki znak zapytania, nie? Uh-huh.
Znaczy, dla mnie świetny pomysł, świetna inicjatywa, ale kurde, no jakoś, no nie bardzo to widzę, nie? Że w tym sensie, że tak jak ty mówiłeś, no sprzęt się już zdążył dość zestarzeć, chociaż z drugiej strony, po co ci tir, żeby przewieźć tam ileś szklanek mleka, nie? No bo Amiga OS sam w sobie jest już dość też przestarzały, bo nie jest aktualizowany. Ale też No przez i to jest dosyć lekki dla tak, sprzętu pod tak. względem Że tego ten na procesor Windows. może to tam pociągnąć, nie? Znaczy, fajne, fajne, tylko że tu ciągle brakuje tej takiej petardy, nie? Żeby ktoś wszedł z kasą i zainwestował, bo wydaje mi się, że gdyby, to jest moje oczywiście prywatne zdanie na ten temat, że gdyby zrobić tak, jak były te wcześniejsze zapowiedzi, w takiej zamkniętej obudowie komputer, ale który też służy nie tylko dla nas, amigowców, do rozwijania Amigi, tylko do normalnych zastosowań, żeby go jakoś gdzieś w jakiejkolwiek branży zastosować, nie? To mogłoby pomóc, nie? Bo wydaje mi się, że robienie dla amigowców to już się wypala, bo my już jesteśmy starzy, nowych raczej nie przybędzie, raczej będą to retrofani. A firma, która to produkuje, no ma w zamyśle zarabianie pieniędzy. No na nas zarobi, ale No tak. chodzi też o to, że no musieliby znaleźć jakąś niszę, w której Amiga mogłaby być znowu dobra, nie? Ja nie mówię, Tylko żeby. wiesz co, były już próby. Ja wiem, że przy tym komputerze sam 460 Tak, już były wiem. próby tego upchnięcia też na rynek przemysłowy, ale mi się wydaje, że te próby paliły na panewce, bo te nowe wersje tych SAM-ów, tam mają właśnie jakieś chipy wycięte, tam kiedyś był jakiś chip Silicon Motion SM502, taki typowo pod zastosowania przemysłowe. Oni to teraz wszystko pocięli, bo chyba też no już nie ma na to zapotrzebowania na takim rynku, pewnie wszędzie wchodzą ARMy. No i Dokładnie, wiesz, no dokładnie, i no. mają te typowo dla amigowców niskoseryjną produkcję, gdzie tam są, wiadomo, ważne, żeby było PCI Express, żebyś tam włożył normalną kartę graficzną, nie wiem. Duma sobie mógł odpalić trzeciego, chociaż na sam 460 to Tylko wiesz, tak ta niska średnio z produkcja wydajnością. No, ja wiem. to jest To cena, jest nie? zamknięte koło, bo wtedy To jest za. właśnie, Tak. no. Więc tutaj, no nie wiem, no. No, musiało być jakieś mega zapotrzebowanie, nie? No, chociaż z drugiej strony, patrząc na te wszystkie konsole retro, mini i tak dalej, które wychodzą i oficjalnie przez swoich producentów trzaskane. No wiadomo, no tu nie można porównywać Sony do Amigi, czy tam Nintendo do Amigi, ale jednak jakoś to wymyślili, żeby sprzedać to swoim fanom, nie? Bo oni by musieli iść na wyższą skalę, nie? Chociaż wiesz, tu też wracamy do pytania o WinUAE, bo dla mnie to jednak jest w dużej mierze emulator, nie? Te No wszystkie mini tak. konsole. Może trochę, no właśnie, z Nie, no przyjemniejszym tak, to interfejsem są, dla to są, to są. użytkownika, że właśnie nie musi się martwić o te wszystkie konfiguracje, tylko włączy i gra mu się odpala, nie? No tu jest No ciężki tak. temat, chociaż pomysł jest świetny. Ja bym chętnie jak tam była cena tam 400 euro czy 400 dolców ta początkowa, no to ja bym się nawet skusił, dla No czystej pewnie ciekawości, tak. nie? A No każda tak. wyższa mnie osobiście przeraża, nie? A prawdopodobnie teraz, Tak, będzie biorąc pod 1000 pewnie. uwagę inflację i tak dalej, to Inflację. nie będzie wyższe, nie? Jeszcze, No. zobacz, teraz widełki są między 700 a 1000, nie? I to są Także widełki. wiesz, no ja mówię, no jest to trochę musztarda po obiedzie. Ale z drugiej strony też jako sympatyk Amiga OS4 to też wiem, że każdy nowy sprzęt to jest jakiś impuls też dla tego, żeby się ten system trochę rozwijał, trochę ludzi to kupi, trochę coś pod kątem tego tabora trzeba będzie usprawnić, ulepszyć, poprawić i ja jako użytkownik tam tej Amiga One X5000 czy X1000 też jakoś pośrednio na tym zyskuję, no i jako fan tej platformy, więc mimo wszystko jestem za, chociaż wiem, że jest dużo ludzi, którzy już najlepiej by to zakopali i Znaczy zwiesili głowę. właśnie ja jestem klasykowcem, jak najbardziej, ale ja bym nie zakopał, nie? Niech się rozwija takim swoim tempem, jakim to chce. No fajnie, nie? No, przynajmniej jest o czym pogadać. A poza tym, wiesz, na takim.
Na tym można się wiele nauczyć tak naprawdę, nie? No więc nie, uważam, że spoko, nie? Fajnie, nie? Także ja myślę, że pewnie do tematu wrócimy, jak to wreszcie się pojawi na półkach sklepowych, bo na razie też chyba nie ma co za dużo tutaj teoretyzować. No, półkach sklepowych to mocno, mocne no, określenie. Sklepowych na półkach wysyłkowych. Online, na półkach firma, wysyłkowych. Tak, firma wysyłkowa. Tak. Wszystkie te sklepy tak działają, chociaż gdzieś tam Amedia komputer czy coś ma stacjonarny sklep, bo gdzieś nawet się chwalą na necie. Może jak znajdę, to tam podrzucę ci, pojedziemy. Żebyś stawił. Pojedziemy. A skoro jesteś, jak to nieraz podkreślasz, panem Amigi klasycznej, to może ten ostatni temat już dzisiaj, czyli tak. Amigo S3-2. 3-2. Używałeś może, kupiłeś? Tak, czy... tak, mam osobiście, chociaż... No niestety, muszę się do tego przyznać, mam dwa dyski, na jednym mam klasyka 3.1, na drugim 3.2. 3.1 używam częściej, ale to pewnie tylko ze względu na moje lenistwo, brak czasu. Czasami niektóre aplikacje, niektóre gry mi po prostu nie działają, ale to nie kwestia samego systemu, tylko no musiałbym przy tym pogrzebać, a nie mam czasu. No wiadomo. Ale tak, no moje opinie na ten temat. Świetnie wyglądający wreszcie system. Ale niestety, spóźniony o wiele lat. Gdyby to wyszło wcześniej, kurde, to byłaby rewelacja, nie? Mam takie poczucie, że i numeracja OS-ów, i wyjścia ich są tak jakby pomiksowane, że bez sensu, nie? No świetnie, ale moim zdaniem za późno. Fajne dla wszystkich, którzy dzisiaj używacie prawdziwych Amig, a zresztą nawet tych WinUAE, polecam. Fajna naprawdę, to... Ja styczność z OS 4.0 i 4.1 miałem tak naprawdę powierzchownie, ale ja czuję się tak, jakby to był ten system praktycznie, nie? Dzięki niemu, nie? To naprawdę, to nie, absolutnie nie ma, nie ma tego przeskoku, czyli braku przeskoku, oprócz wizualnych spraw, jak z 3.1 na 3.5 i z 3.5 na 3.9. Bo to była taka... To było takie, kurcze. Trzeba tutaj wyjaśnić użytkownikom, którzy może mniej siedzą w Amidze i tutaj nas oglądają, że z tą numeracją to też wyszło tak, że oczywiście był Amiga OS 3.1 ostatni, jak był od Commodore. Następnie już nowi właściciele w roku 99 wydali 3.5, potem był 3.9, potem przeszło to na PowerPC, więc było 4.0 i 4.1 i teraz nagle kilka lat 3.2. temu, 2 czy 3 lata temu z powrotem wróciło to na 68 tysięcy Motorola i 3.2. Więc są dwa systemy, przynajmniej dla klasycznej Amigi nowsze, czyli dla klasycznej Amigi z klasyczną Motorola, czyli 3.5 i 3.9, ale tak naprawdę są o dwie dekady starsze od tego Amiga S3.2. A ten Amiga OS 3.2 no dużo, dużo właśnie zaczerpnął z Amiga OS 4, dużo rozwiązań i podejrzewam, że dalej będzie to czerpane. No cóż, rynek dzisiaj to jest Amiga 68K, podejrzewam, że dla Hyperionu PowerPC to jest jakiś tam dodatek, więc no musi też rozwijać tą gałąź, żeby jakoś funkcjonować, zwłaszcza w obliczu tych procesów sądowych i tak dalej, o to nie ma sensu. Tam to już jest masło maślane takie, że tego nawet nie chciałbym ruszać, nie? Ale ja też z takich ciekawostek, co mi osobiście jako użytkownikowi 3.2 się spodobało, to montaż partycji, nie? Tych obrazopartycji. No świetna sprawa, nie? Czego brakowało mi totalnie w 3.1, nie? No świetna sprawa, nie? Znaczy generalnie ja trochę mam podobny stosunek jak ty, znaczy w sensie częstotliwości używania, bo ja używam niestety tylko na emulatorze, ale nie na WinUAE, bo ja jeśli... No, rozumiem. Amiga X5000 ma w sumie na tyle szybkie te EUAE, że w zasadzie każdą realną Amigę z każdą turbiną i tak jest w stanie zaemulować z normalną prędkością, więc uważam, że lepiej Amigowy soft odpalać na Amidze, nie potrzebuję do tego peceta. Natomiast no, jeśli ja mam w Amigo S4.1 na tej mojej Amidze One X5000 to wszystko, a nawet więcej, to ja wracając do klasyka i chcąc, nie wiem, odpalić jakąś gierkę czy coś, to już nie potrzebuję mieć tego w tym 3.2, więc też zazwyczaj właśnie ze względów kompatybilnościowych czy takich, a nie innych,
jednak zostaję przy tym starym 3.1 od Commodore'ku, bo to też w zasadzie no, wszystko pójdzie na tym, nie? Tak. Jest teraz jakiś klient chat GPT, czy chat GPT, no żeby już znowu tu angielskiego nie kaleczyć. Jeden z nielicznych programów dla Amigi klasycznej, który właśnie wymaga do działania Amiga OS 3.2, nie ruszy na 3.1. Aczkolwiek on też ruszy na Amiga OS 4 bezpośrednio, mimo że jest programem dla Motorola 68. Przybliż się trochę, bo cię słabiej słychać. Więc też nie mam potrzeby, wiesz, no mówię, korzystania jakoś specjalnie z tego 3.2. Znaczy wiesz, no, ty masz ten fajny... doświadczenia są, bo też zrobiłem na tym, na YouTubie film i recenzje, też są raczej przyjemne, nie? Że jeśli chodzi o system Amiga OS dla Motorola klasycznej, no to nic lepszego nie było, chociaż tak jak mówisz, pewnie za późno. No tak, no bo generalnie wiesz, no nie czarujmy się, ale według mojej opinii też... podkreślam. 3.2 to jest takie naprawdę mega zbliżenie się do 4.0, 4.1, nie mając tego natywnie. I to jest świetne. Ale jeżeli ty masz natywnie 4.0, 4.1, no to po cholerę ci no 3.2, tak. Nie? No, no bez sensu. No, no, to jest takie dogonienie troszeczkę Motorola tego, co było na PowerPC i tyle, nie? Ale no świetne, świetne. Kawał dobrej roboty generalnie, nie? No tak. No to nie wiem, czy kończymy, bo mamy prawie 2 godziny, ja tu patrzę, godzina 50. Także no, myślę, znaczy że... ja tu widzę 18 minut, bo my to cieliśmy tam na te a etapy. A ja mam z tobą połączenie, powiedzmy, od twojego ostatniego resetu komputera. No. To ja mam godzinę 51 w tym momencie mi padła. A nie chciałbym też za długo, bo wiem, że no chcemy to dziś zmontować. Nie, już mistyka, nie? Więc myślę, że oczywiście być może w kolejnych odcinkach, jak już będzie trochę luźniej, to pojedziemy może i na całość i dłużej, jeśli taka będzie wola wasza, bo oczywiście dalej czekamy na wasze komentarze, czy to nie było dla was za długo, czy może za krótko, czy było lepiej technicznie, czy już dźwięk tak nie straszył. No i generalnie wszystkie komentarze będziemy za nie... bierzemy na czachę. Tak jest. Tak jest. No to co, żegnamy się z wami mega serdecznie. Jak było przydługo, to powiedzcie, jak za krótko, to też powiedzcie. Pozdrawiamy wszystkich mega serdecznie. Ode mnie wszystko. Całuję. Remix. Cześć, pozdrawiam wszystkich fanów Amigi i nie tylko, i wszystkich widzów. Hej. Hej. Na razie, Remix. Na razie, Mufa.